zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, lewacy dostają kopa, jeszcze nie ma listopada, a kompanie biznesowe i korporacje, które poszły kompletnie po linii komunistów, dostają niezłego kopa. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach, bardzo często zdemonetyzowanych filmików, ale jednak filmików. Netflix. Netflix, akcje spadły 35%. No, tam są różne problemy, no ale w zasadzie jeden z problemów, które są, to jest w zasadzie te sześciokolorowa tęcza i chamskie po prostu pchanie tej antykultury, która niszczy rodzinę i w zasadzie pcha w szkołach no, czteroliterowe towarzystwo. CNN Plus padł na pysk, no CNN Plus no to jest też komunistyczny news network albo Clinton News Network. Oni wzięli takiego zdrajcę z Foxa do CNN, on poszedł tam pracować, to wszystko padło na pysk. No, najwyższy czas. Oni dostają sporo pieniędzy, bo są przymusowe opłaty kablowe, no ale wygonili już ich z lotnisk i tak dalej. No, w każdym razie komunistyczny news network pada na pysk. No, ale najciekawsza sprawa to jest z Disneyem. Walt Disney Company okazuje się, że jednak potrzebuje bardziej Florydę niż Floryda potrzebuje Walta Disneya. O co tam chodzi? No chodzi o to, że na Florydzie, Floryda no to jest, jak to się stało z tą Florydą, że tam jest Disney. No oni dostali 10 tysięcy hektarów ziemi pod swój zarząd, no kupili i tak dalej, i tak dalej. No ale w zasadzie to 10 tysięcy hektarów, czyli 40 mil kwadratowych, to jest takie samorządne ziemia, która należy do firmy. No i zarządzają tym wszystkim, te wszystkie ulice tam są remontowane, woda jest ściągnięta i tak dalej, i tak dalej. No to jest takie państwo czy miasto, no państwo w państwie, można powiedzieć, państwo w mieście. To było w 1967 roku, cały ten dystrykt, no potężny dystrykt, ma strażaków, ma szpitale, ma hotele, ma 100 mil dróg przejezdnych, to wszystko jest wymuskane, wyczyszczone, tam jak się wjeżdża, to ta trawa jest elegancka, no to jest jeden wielki biznes, oni mieli w zeszłym roku 150 milionów w dochodach, no mają sporo długu, bo mają miliard długu, no ale rozwijają się. No co jest ciekawe, że ten specjalną strefę, na przykład Universal, czy inne firmy te takiego rozrywkowe, tego, te wszystkie karuzele, te pokazy filmowe, no to nie mają takiego specjalnego statutu. I Floryda, politycy, prawodawcy na Florydzie przegłosowali, żeby zabrać ten status. No tam w sumie w Izbie Reprezentantów, no to tam przeszło mniej więcej tam 70 do 30. W Izbie Senatów, no to też nie pamiętam, jakie tam są liczby, no ale to też 2-1 to przeszło. DeSantis, czyli gubernator Florydy, no to wszystko podpisze. No, z czego to się zaczęło? No, zaczęło się z tego, że Disney już od lat w zasadzie tam w tle wszystkich tych filmów, nie filmów, wprowadzał
charaktery lesbijek, dwuseksualnych, homoseksualistów, różnych tam transwestytów, to wszystko było pchane w sumie na siłę. No, transwestytą jest wnuczek. Wnuczek Walta Disneya jest transwestytą. No i oni się wzięli za politykę. Oni się wzięli za politykę i w zasadzie powiedzieli, że ustawa nie mów gej, będą walczyli z tą ustawą nie mów gej. No tam w całej tej ustawie no to nie ma czegoś takiego. To komunistyczne środki masowego okłamania, tak to nazwały, nie mów gej, a tam w zasadzie, no to co tam jest powiedziane? Tam jest powiedziane, że w klasach instrukcje i nauka przez personel szkolny albo osoby czy instytucje trzecie nie mogą prowadzić orientacji seksualnych, ale ani płciowych, czyli tych genderowych, nie może się to odbywać w klasach przedszkolu, w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie. To jest wszystko to, co tam jest tam powiedziane. No, jak człowiek się tak zastanowi, czy potrzeba mówić o dla dziecka, które ma 4, 5, 6 czy 7 lat, o transwestytach, o seksie ogólnie jako takim? No nie. Problem jest taki, że nauczyciele, którzy są transwestytami, czy tam lesbijkami, czy homoseksualistami, przychodzą, mają uczyć matematyki, mają uczyć angielskiego, mają uczyć historii. No i w zasadzie zamiast uczyć i milczeć na temat tego, co robią u siebie w łóżku, no to zaczynają się rozwodzić nad tym, no i mówią to małym dzieciakom. Także te wszystkie sprawy, które normalny człowiek to chodził do szkoły, no i nic nie wiedział o tym, czy nauczycielka miała dzieci, czy miała męża, czy nie miała męża. To wszystko było poza szkołą i nigdy nikogo nie interesowało. A teraz w Ameryce zrobili coś takiego, że jest propaganda, że dzieci mają być uczone o tych sprawach. No i wiele osób w zasadzie to mówi, że to jest indoktrynacja komunistyczna, indoktrynacja homoseksualna i że to właśnie nastąpiło to, co ludzie ostrzegali o to 30, 40, 50 lat temu. Bardzo dużo kobiet bardzo było zachwyconych tym, że dwóch panów się trzymało się za ręce i dużo kobiet mówiło, że to jest piękna miłość i im się należy. No i te kobiety właśnie doprowadziły do tego, że kobiety, na przykład zawodniczki, przegrywają z transwestytami. W Ameryce jest ten Lia Thomas, dwumetrowa kobieta, która 3 lata temu jeszcze startowała jako mężczyzna i zajmowała 10, 11 miejsca, a teraz zajmuje 1 miejsce. Także te naiwne idiotki, które popierały te wszystkie tą równie pochyłą, no to tak to się stało. No i teraz co się dzieje na tej Florydzie? No na tej Florydzie jest DeSantis, on w zasadzie mówi, że kompanią Walta Disneya dostaliście wszystkie uprawnienia jako no, miejsce rozrywkowe, kompania rozrywkowa jako cyrk. Ludzie przyjeżdżają, w zasadzie to bierzecie po 200, 300, 400 dolarów za wejście do niektórych tych parków. To są nieprawdopodobne są ceny. Ludzie tam jadą, wydają 5, 10, 15 tysięcy na rodzinę. Walt Disney, cały ten Disneyland i Disney World. No, na Florydzie jest Disney World.
w Kalifornii jest Disneyland, no to średnio Amerykanina nie stać. No i Floryda mówi, daliśmy wam specjalne ulgi, daliśmy wam podatkowe ulgi, daliśmy wam kontrolę nad ziemią, która w zasadzie wszędzie indziej jest kontrolowana, no a wy się mieszacie do polityki. Jak się mieszacie do polityki, jak się mieszacie do tego, że ustawodawcy robią to, co obywatele żądają, czy się spodziewają, no to jeżeli się wtrącacie do polityki, no to my będziemy was w zasadzie zabierzemy wam te uprawnienia, które dostaliście 50-60 lat temu, bo już po prostu zwariowaliście. No to jest dobre ostrzeżenie dla innych kompanii, tych technicznych, no i w zasadzie całych kompanii na Wall Street. Bardzo często one operują w Stanach, które są lewackie, no ale w zasadzie działają we wszystkich 50 stanach Ameryki. Także jeżeli oni będą teraz, jeżeli różne kompanie będą się starały zmusić ludzi czy rządy do tego, żeby ludzie uklękli przed tym lewacką antykulturą, no to teraz wygląda na to, że będą na nich czekały. Będą czekały regulacje, będą czekały podatki, wymiana, te wszystkie prawa robotnicze i tak dalej. No, to wszystko się zaczęło się z tymi kompaniami jakiś czas temu. No, najbardziej kretyńska sytuacja, no to była taka, że kiedy ta główna liga baseballowa była w Georgii, w Atlancie, w stanie Georgia miały być mistrzostwa, no i oni przesunęli te mistrzostwa z Atlanty w inne miejsce. No i kretyni, komisarz do spraw sportu tego baseballowego, no to powiedział, że te prawa wyborcze w Georgii, no to nie są na poziomie tego, co liga wymaga. Drugi kretyn, ten cały szef ligi baseballowej, no to właśnie tłumaczył, że to jest niezgodne z podejściem tych wszystkich sportowców, ale oni w ogóle nawet nie czytali tej ustawy. Cała ta ustawa, no to w sumie Biden to nazywał, że to jest apartheid 2, czy niewolnictwo w sumie 2 do tego stopnia. A ludzie, którzy głosują w Georgii na przykład nie osobiście, no to w Georgii jest łatwiej zagłosować niż na przykład w Nowym Jorku czy w Delaware, tam gdzie Joe Biden mieszka. Także ta cały ten bałagan na Florydzie, no to się zaczął właśnie od tego, że Czapek, Bob Czapek, no to on jest nowym szefem Disneya, no to najpierw wyszedł i powiedział, że Disney się nie wtrąca do polityki. No i w sumie słusznie. Później wszyscy ci komuniści zaczęli go atakować, sfabrykowali parę osób z pracowników, no i on zajął stanowisko z takiego neutralnego, no to opierdzielił swój własny stan, gdzie ma najwięcej biznesu, że to jest w zasadzie narusza prawa obywatelskie wielu ludziom. No i to się zrobił bałagan. Zrobił się bałagan. Jest po prostu to nieprawdopodobne. No może Czapek myślał, że uspokoi troszeczkę swoich ludzi, no ale niestety, no komuniści nigdy nie odpuszczą i w tym czasie też nie odpuścili, ale tak samo republikanie, konserwatyści po prostu zaczęli walczyć.
No i ta walka, no to właśnie będzie największa w listopadzie, bo Disney polityka Disneya w zasadzie nie zatrzyma prawa na Florydzie. No, tak jak wspominałem, Colorado, no Denver, Colorado jest ogólnie konserwatywny, ale Denver jako wielkie miasto jest komunistyczne. No i oni zaproponowali właśnie, żeby Disney World się przeniósł do Colorado, no ale to, co tam się przyniesie w góry, na wysokie poziomy, na 3-4 miesiące, no Florida, no to jest stan pomarańczy i to jest najlepsze miejsce, które z punktu widzenia rozrywkowego, tak jak i we Francji ten Disney Park Disneya, no to ja nie wiem, czy on jeszcze istnieje do tej pory, no ale oni są otwarci tylko w zasadzie lato i tam troszeczkę na wiosnę, troszeczkę na jesieni. No, pomyłkę zrobili, no ale to dużo właśnie tych wariatów, dużo aktorów wychodzi, oni zapominają, że po prostu to są, że to jest, są dla cyrku, sportowcy wychodzą, klękają i robią jakieś postawy polityczne, no też zapominają, że są po prostu gladiatorami, gdzie ludzie chcą ich pooglądać. No i teraz wielkie kompanie, które z jakiegoś powodu kopią, nie szanują 90% swoich klientów. No i to się rzuca właśnie na finanse. Dużo ludzi kasuje subskrypcje Disneya, przechodzi na jakieś inne sprawy, no dostaną kopa finansowego, dostaną kopa podatkowego, jest nadzieja, że jakoś się nauczą, no i że przestaną się wtrącać. No to jest nieprawdopodobne, żeby firmy prywatne walczyły z normalnymi obywatelami, z wyborcami, którzy decydują o tym, co politycy mają robić. Tak, w sumie politycy to pracują dla obywatela. No, kiedy ma to nastąpić, ten koniec tych specjalnych uprawnień? No, koniec ma nastąpić 1 czerwca, no ale nie 2022 roku, 2023 roku. Także tak jak CNN zatrzymał ten CNN Plus, no bo to wszystko przemyślał, przeliczył, no to chyba też i Disney wróci po rozum do głowy. No i tak samo i Netflix też wróci po rozum do głowy. Ten cały komunizm, ten wściek po prostu się przelał. Przelał się ta czara goryczy, czy czara idiotyzmu po prostu pokazała, że Ameryka jest jeszcze normalna, no i jest w stanie zareagować na falę tych marksistów antykulturowych. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, jeżeli mieszkacie na Florydzie, no to mam nadzieję, że klaszczecie dla Santisa. No tam nie będziecie dokładać do podatków, do sprzątania ulic w Disneyu, no bo tak to nie działa. Oni będą musieli płacić podatki, także będzie wystarczająco pieniędzy, żeby... Komuniści teraz mówią, że ludzie na Florydzie te wszystkie koszty przejmą. No to nie ma sensu w ogóle i tych kretynów to nie ma co słuchać, także się nie martwcie. Głosujcie na konserwatystów, głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że jeżeli mieszkacie na Florydzie, no to chyba rozumiecie, że jednak kompanie prywatne nie mogą się wtrącać w politykę, nie mogą kształtować tego, co obywatele chcieliby, żeby było robione i żeby ustawy były ustanawiane.
zdrowia dla normalnych.